Dziś w kolejnym odcinku z cyklu Sądecczyzna Latem Wzywa odwiedzamy z ekipą DTS Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu. W tym budynku znajduje się kilkadziesiąt sal, a w każdej z nich tworzy się mały artystyczny świat. Wejdźmy więc do środka. Nazywam się Mira Wąchała, jestem magistrem sztuki po malarstwie i grafice warsztatowej. W Domu Kultury prowadzę zajęcia z technik kreatywnych. Są to zajęcia plastyczne, z tym, że nie stricte rysunkowe i malarskie, chociaż to też młodzież i dzieci robią. Natomiast są to różnego rodzaju inne techniki, na przykład tkactwo, czy lalki motanki, czy koralikowanie, tego typu rzeczy. Znajdujemy się na patio Domu Kultury Moku i mamy tutaj zajęcia, właśnie dziewczyny robią lalki motanki tutaj po prawej stronie, natomiast za mną koralikują, robią bransoletki, naszyjniki. Moje zajęcia to jest taka plastyka użytkowa bardziej. Coś, co można później wykorzystać, a nawet dla wielu osób staje się to potem sposobem na życie, bo się zajmują na przykład rękodziełem artystycznym. Znajdujemy się na Nowosądeckich Plantach. Za nami mała galeria, a z nami gość Stanisław Szarek, instruktor sztuk plastycznych, plastyk. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Chciałam zapytać, dlaczego warto malować? Dlaczego dzieci powinny malować? No, pytanie jest takie bardzo trudne, ale odpowiedź jest bardzo prosta. Człowiek rysuje od ery kamienia łupanego, od zawsze rysuje i ten rysunek, albo dzięki temu, że rysuje człowiek, mamy dużo informacji o człowieku samym. A dzisiaj, w XXI wieku, niestety ta plastyka, ten rysunek stał się jakby rzeczą, która jest po prostu takim piątym wozem, piątym kołem wozu, a jest to niezwykle złe, niezwykle złe, niezwykle złe. Dlatego, bo pozbawia dzieci ogólnie ludzkości, wyobraźni, która jest potrzebna do życia. To nie można powiedzieć, że człowiek dzisiaj wszystko powiedzmy ma i wszystko to, co ma, wystarczy mu do życia. Wystarczy, że zgaśnie prąd i po prostu nie damy sobie rady. A wyobraźnia, którą właśnie plastyka niezwykle buduje chyba najbardziej, może powodować to, że po prostu myślimy, ratujemy się i tworzymy piękno. A poza tym samo tworzenie jest pięknem, samo zresztą to, co zostało stworzone, to my dzisiaj uzupełniamy to piękno i możemy się tym pięknem zachwycać. Bez plastyki tego nie zrobimy, bez muzyki tego nie zrobimy, bez duszy tego nie zrobimy, nie boimy się rysować, bo to jest przyszłość. Powiedzmy może jeszcze kilka słów o tym, jakie dzieci uczęszczają na zajęcia w Miejskim Ośrodku Kultury, jakie powinny, czy są jakieś w ogóle ograniczenia? Nie ma żadnych ograniczeń. Dla mnie każde dziecko, choćby nawet miało półtorej, zresztą miałem przykład dziewczynki, która miała półtora roku, jak tatuś ją przyprowadzał i można powiedzieć, do dzisiaj pracuje twórczo, bo trochę przekwalifikowała się na aktorstwo, ale dało jej, właśnie ta plastyka dała jej ten sposób patrzenia, tą panoramę, gdzie zobaczyła inne rodzaje sztuki i wybrała sobie. Ale u nas przychodzą dzieci, jakie chcą, od najmłodszej, od przedszkola do mamusi. Mamusia to jest jedna, która pracuje przykładem, od 3 lat chodzi z dziećmi swoimi i rysuje tak samo. I takich mam dużo też. I one nagle odkrywają się od nowa. Nagle widzą, że ich dusza ma 15-16 lat. Ciało ma trochę więcej.